Cześć wszystkim, z tej strony Reju, witam was w kolejnym 7 odcinku z gry Ofelor 2. Po, słuchajcie, wysadzaniu tutaj tych całych dziwnych wód, że tak to mogę powiedzieć, idziemy w kierunku chyba tutaj wykonywania dalszych zadań. I my tutaj idziemy chyba w kierunku tego wieśniaka, tu mam jakieś zadanie, widzę, że się mi tutaj po jakieś podświetla ciekawe. I mamy uratować nasz statek, co się dzieje? Jakieś petardy mi ci rzucają. Słuchajcie, chwila przerwy. Tutaj mam zadanie, słuchajcie, takie. Podłóż ogień pod olbrzymim zbiornikiem ze smołą albo przyporządkuj sobie 10 wieśniaków i każ im roztopić lód. To właśnie tak myślałem, jakby to zrobić w dzisiejszym odcinku i myślę, że najważniejszą opcją by było chyba samemu podpalić ogień, chociaż też może jest opcja taka, żeby sprawdzić, czy te 10 wieśniaków, jak ich sobie podporządkujemy, co z nimi zyskamy. Zobaczymy. Przejąc, uratuj swój statek, przejmij skałkogród i zabij 1000 gnomów. Najpierw udajmy się w kierunku tego statku, uratuj swój statek, więc co muszę teraz zrobić? Tylko teraz tak. Znowu sobie muszę przyciszyć te sławki, bo jest zdecydowanie za głośno. I teraz tak, tam nie przejdę. Tutaj widzę, że mamy tak jakby ślepą drogę. Tam chyba będziemy mogli pójść później, a może w ogóle nie. Chyba nie, nie? Chyba tu przejścia takiego w ogóle nie ma. No dobra, no trudno się mówi. Ale tutaj mam jakiegoś typa, który tutaj pokazuje nam, że jakieś mam zdanie u niego, więc tam się do niego pierw udam. Rozmawiam ze mną? A nie, to chyba tutaj tak o. Czekajcie, to sobie rozwalę. To sobie też rozwalę. Ty! To ja mogę tu ich tam podporządkować? Aha, bo tu chodzi o ten czar, tak? Który mogę... A wiecie co? Słuchajcie, ja bym wykorzystał ten czar w sumie. No bo czemu by nie, nie? Może się jakoś uda. Tylko jak to było? Żebym sobie to przypomniał. To było pod altem, tak? Trzymam alt. Widzicie? I mamy. Teraz muszę tylko zebrać 10 wieśniaków. Zróbmy tak. Bawi mi się tak, w taki sposób. Myślę, że to będzie fajne. Co tu, mogę wejść do domu? Nie mówcie, że jest taka możliwość. A nie, nie ma, dobra. Słuchajcie, mamy mieć 10 wieśniaków. Więc tak też to zrobimy. Spróbujemy, zobaczymy takie... Powiem się troszkę w czarodzieja. Czemu by nie? Tego sobie typa też podporządkuję. Mam tylko nadzieję. Co jest? Ty. Ten typ mnie nie słucha. No. Chce będzie ciężko, wiecie? Jeszcze mi manę zużył. Nawet go pokonać nie mogę. Nie, słuchajcie, tego typa... Z tym typem nie możemy nic zrobić. Po prostu jest taki jakby... NPC, który... A chodźcie do mnie, co jest? Zaś się zablokowali. Muszę ci nic robić. Dobra, odblokowałem. Tak, to jest NPC, którego... Z którym nie mogę wejść w żadną interakcję. Tu się mówi, ale mogę przejść tutaj dalej. Wraz z jednym tutaj moim... typem, którego wygarnęliśmy. Może tutaj sobie odsadzić, tu będzie więcej tych wieśniaków, to sobie ich tam pozbieramy. Zobaczymy, sprawdzimy. Mam nadzieję, że tak będzie właśnie. Mamy ten, tak? Tylko tu mamy jakby trzy. O, o! Co jest? Ty! Atak z każdej strony! Ja pierdzielę, dobra. Wiemy, tylko mamy problem taki, że mam problem z maną. Mam nadzieję, że mi starczy. Ale widzę, że tu wieśniaków jest dość sporo, więc jestem w stanie to wszystko zrobić. Spróbuję tak zrobić. Ja sobie tych wszystkich wyłapę. Mam jednego. Oj, mi się kamera trochę źle poleciała. Mam jednego, tego sobie weźmiemy. Tylko teraz takie pytanie jest. Jak zrobić z maną? Jak ją odzyskać? Bo szczerze zapomniałem, jak to się robi. Pamiętam, że to była jakaś prosta metoda, ale... Ale wiecie, ja mogę się tutaj mylić. Mamy dwóch? Mam dwóch? Mam dwóch, nie? Ja też, że mam dwóch. Mam resztę. Fajnie. Tylko, żeby manę starczyło, nie? Chyba ten już klęka. Co jest? Ty, mana mi się skończyła. No nie gadaj. No, mana mi się skończyła. Słuchajcie, jak ja to mam zrobić? Jak ja mam zyskać manę? Ja wiem, że tutaj mogę manę znaleźć, jeżeli chodzi o te całe takie tutaj eliksiry, które tutaj można znaleźć, tylko ja tutaj nie mam co splądrować, nie mam co rozwalić, nie mam żadnej skrzyni, nie ma żadnych... O, tu jakaś jest, może akurat. Nie, nie. To by było za piękne. No to mam problem, bo nie wiem, jak odzyskać manę. Może... Aha! No tak. Widzicie? Nie popełniajcie mojego błędu. Teleporty przecież odzyskują nam życie i manę, jak jesteśmy w ich pobliżu. A ten sołtys chyba z nami będzie chodzić cały czas, nie? No trudno.
jak za nami chodzi. Mam nadzieję, że nie zginie tutaj w czasie tej walki. Bo tu widzę, że tych moich wieśniaków, resztę wieśniaków pilnują ci Eskimosi, nie? Te typy. Ale fajnie, że tu mogę z tą manę odzyskać tak właśnie płynnie. I bierzemy tutaj kolejnych dwóch wieśniaków. Czarem. Jak klękają, to już warto puścić, żeby tutaj ich nie zabić przypadkiem. I mamy, proszę bardzo, pięciu już wraz z kobietą. Pięciu? Pięciu. Jeszcze tylko pięciu i gitarka. Tylko tutaj widzę, że mamy taką krótką drogę na mapie. Także będziemy musieli się po tutaj i tam zawrócimy. Tylko czymś... Co to elfy tutaj są? A co oni tutaj robią? Ty, oni są przeciwko mnie. What did Mother Earth ever do to you, man? Why must you choose this path of destruction? Dobra. Czyli atakujemy, rozumiem. No dobra. A to się lejemy z elfami i z tymi... Eskimosami. O! Ty, nie! Bo moi zginą. Wiecie co? Ja się bałem, że ten typ wieś, ten sołtys zginie. A co to są takie haubice? Nie, haubice, jakieś takie budowle. Ciekawe, nie? Dlaczego to służy? Bo mogę z góry, rozumiem, ich tam wziąć tymi, ale nie wiem, czy jest sens na razie to bawić. Ja tak wolę, wiecie, te frontalne ataki robić. Szybciej to jest, szybciej można zaatakować przeciwników, jest po prostu lepsza taka wartka akcja, nie? Tak lubię. O, tam mamy parcie kolejnych. To jest dobra opcja. Ja wiecie co, ja to właśnie dobrze robię, że próbujemy tych wieśniaków tutaj wszystkich zwerbować, a nie zabijać, nie? Dobra, siedmiu mamy. Jest fajnie. I jeszcze tylko trzech. Tylko tutaj mam dwóch, a gdzie jest trzeci? A tam są. Damy radę. Tam jest nawet więcej na zapas, tak chyba zrobi, jakby to jakaś gra zbugowała czy coś. Mamy. Czy tylko tych dwóch weźmiemy i będzie fajnie? Tu mam jakieś przepaście. Dobra. Tak, widzę, że znowu walą. A co oni uciekają? Pa, jak uciekają ode mnie. Pierony. Szybko wybijamy. Ale powiem, że jak tylko zmieniam ten miecz przez tego topora, walka jest szybsza, płynniejsza i coś czuję, że ten miecz jest dobrym zakupem na samym początku. Jeżeli macie taką możliwość wejścia, jak sami gracie w Ofelorda i macie taką możliwość coś tam kupić, to kupcie sobie ten miecz. I bierzemy jeszcze tego. Ej, tu mam wszystkie naprawdę. Klękasz. I jeszcze tylko jeden. No ty! Klęka? A czemu nie klęka? A może ona? Udało się. I hope my prattling does not offend your ears, Lord, but the ship is free from ice now. It needs some repairs, but we, your loyal servants, will take care of this. Surowo rozprawię się z... Uratuj swój statek. No tyle zdążyłem przeczytać, może być. I teraz tak, tu mam skarby, mam manę. Wypłyń ze skałku grodu. O kurde, czyli już mamy możliwości pływania. Tak tylko myślę, powiem wam, że... Nie, ja chyba to zrobimy z złej kolejności, bo statek statkiem, nie? Ale skałku grodu mogę sobie oczyścić, nie? Przejmij skałku grodu, mogę go przejąć. A go nie przejąłem, a ja głupotę mówiłem w poprzednim odcinku, że go przejąłem. Więc... No, trochę tutaj zrobię nie po kolei, ale... Wiadomo, gra to przewidziała zapewne, więc nic tu nie stanie, jak zrobię to troszeczkę w nieodpowiedniej kolejności. Pożegnuj do światło... co? Światłosławi? O kurde. Jakaś taka Jugosławia, coś bym takiego powiedział. Wypłyń ze skałkogrodu. Przejmij skałkogród. Kurde, mać. Zabij ci wieśniacy. Zniewolni wieśniacy. Kurde, mać. Teraz takie pytanie. Co zrobić ze skałkogrodem? Czy zabić, czy przejąć? Czy zniewolić? Że mi ta gra w ogóle nie podpada takiego prostego informacji, nie? Co, dlaczego, po co? Nie mam takiej tu niestety możliwości. Tam się sobie zobaczyć, co tam jest w tamtym miejscu, bo powiem wam, że mnie tam ciekawi. Tam widzę, że są wieśniacy, stoją i tam widzę, że jest ta zamba banda. O, dobra. Oni się tu wycofali, widzę. Dobra, spróbujemy zaatakować, widzę, że na dystans walą, więc ja wolę tak szybko zaatakować, bo... Jeszcze te dzidy, co mi rzucają, jeszcze mi sprawią większe obrażenia, niż ja bym tutaj chciał. Dobra, i jeszcze tylko tutaj tam u góry. A wieśniacy sobie niech tutaj żyją. A co jest to, jak w ogóle zabiję wieśniaka? Jak to tak teraz wezmę tak, o, czekajcie. A to co się stanie? A
Aha, po prostu zginie, dobra. Myślałem, coś tu mi wyskoczy, jakaś informacja, że skok kogruć coś, ale to jest ta lokacja, nie? No tak, ja się tutaj pomyliłem. To mam przejść tędy, tak? Tylko tego nie roztopię. Może że mieczem. Ale to jest w sumie dobry sposób, nie? Bo przecież mam miecz ognisty, nie? Więc powinien stopić, ale... Przymrużmy na to oko. A to mogę to podpalić? Chyba to jest nie to, nie? A w sumie? Jakby to był goblin? Czy ten gremlin, to ja bym to mógł zrobić. Tylko tu nie ma takiej możliwości, nie, żeby to wysadzić, to miejsce, nie? Naciągam rok, dokładnie. Nie, tu ja mam nic do zrobienia, nie? Nie, no to się wracamy po prostu. Myślę, że tu jest jakaś opcja, żeby to stopić. Ale może to jest chyba... póki co nie po kolei, nie? Chyba może to źle robię, bo... A, dobra. Idziemy przed siebie. Do łodzi, tylko tak myślę, cofnąć się, kurde, teleportem? Skoro tu jestem tak blisko? I zrobić ten skałkogród? Gdzie to mogła być dobra opcja, tylko no... Tu i za mną idą. Kurde, no trochę... Trochę już nie wiem, co zrobić, nie? Tu mam wypłynąć, tak? Tu i są, patrzcie, mam wszystkich tutaj moich tych podwładnych. No dobra, pierwszy teleport, jaki tam się pojawi. Poślij 10 sługów, aby obsłużyć statek. O! Kurde, mać, no. Wiecie co? Zrobmy inaczej. Ja się mimo wszystko wrócę. Ja się wrócę z tego skałkogrodu. To raczej nie przepadnie, tak przynajmniej myślę. A pójdziemy w kierunku przejmij skałkogród i spróbujemy zabić, myślę, wszystkich wieśniaków. I po prostu będzie nasza jakby siedziba, nie? Zobaczymy. Skałkogród, tak? Kraina wróżek. Chyba tutaj, nie? Skałkogród, to jest chyba, tam jest chyba tylko jeden teleport, prawda? Czyli się mylę. W dobrym miejscu jestem? A, nie, to ja tu nie chciałem być. Ja chciałem być w tamtym środku. To chyba... Jeszcze raz to muszę zrobić. Tutaj i utracone północy, tak? Chyba to jest... Tak, to jest chyba to. Brama pierwsza, nie? Się pomyliłem. Kurwa, też się pomyliłem. Czekajcie. Ja to jeszcze raz zrobię. Skałkogródzk, kraina wróżek. Ty! Boże, klikło mi się. Nie, działa... Wiecie co? Dajcie mi po prostu chwilę. No. I teraz się udało, widzicie? Za trzecim albo czwartym razem, bo już nie liczyłem tego. Bierzemy sobie to. I słuchajcie, mam opcję przejmij skałkogród. Zabić wieśniaków aż 100. Aż 100. I zniewolenie wieśniaków. Wiecie co? Spróbujmy sobie ich zlikwidować. Zróbmy tak. Wiem, że to jest może zła opcja, a może dobra, a może... Wiecie, ale... Chcę spróbować. Chcę spróbować po prostu wszystkich zlikwidować. Zrobić sobie, żeby to miasto było moje. I tyle, no. No spróbujmy. Tylko teraz tak. Trzeba ze shiftem to robić, nie? Shift i wybijamy. Da się? Tak, jeden ze 100. No dobra. Skoro zaczęliśmy wybijanie, to już nie ma się... Nie ma możliwości cofania się, więc... Lecimy z wybijaniem. Po kolei. No to mi trochę zajmie, powiem wam. Myślę, że może zrobię tutaj cięcie. Tutaj wszystkie wybiję. I się zobaczymy. Tutaj jeszcze wam coś pokażę, zobaczcie. Jednak okazało się, że można wchodzić do budynków, ale tutaj mogę ludzi wyciągać z tych budynków. Widzicie, czyli taka jednak możliwość jest. A ja myślę, że jej nie ma, widzicie? Jest możliwość wejścia do domów. Patrzcie, jest możliwość plądrowania. Czyli jednak to się nie pozbyli, widzicie? I tu można jakieś takie destrukcje to trzeba robić. Ale super. Widzicie? Super, super sprawa. Słuchajcie, bawię się jak moje dziecko. Plądruję tutaj wszystkie możliwe domy w zasięgu swojego wzroku. Widzicie, tak, o, rozwalam te wrota. Zabijam tych wieśniaków, już mam 34 zdobytych. I patrzcie, jak się fajnie tutaj domek rozwala w ogóle. Z tego, co zauważyłem. Klikam domek, patrzcie. Wysyłam sobie sługów do tej chaty i patrzcie. I cyk. I wszystkie skarby latują, wszystko sobie zbieram, plądruję. Już mam praktycznie 7000 złota mam. Także mega fajna sprawa. I zobaczymy, jak to będą konsekwencje, jakie będą zalety, plusy, minusy tego, że poszły w kierunku właśnie splądrowania całej tej wioski wzdłuż i wszerz. Tutaj widzicie jest ta brama, tu jest dalsza część skałkogrodu. Tam się spróbuję właśnie udać i te wszystkie sobie rzeczy splądrować, co tylko mogę. I powinieneś kogo tylko mogę, nie? Także
Tak to wygląda, tą troszeczkę złota, tą pchanych wieśniaków. Ta gadała i przerwałem cały ten monolog. Dobra, tu jeszcze widzicie takie jakieś ruiny, których tutaj nie mogę nic zrobić. O, się kamera znowu zbugowała. Remix wleciał. I przechodzimy dalej. Dobra, jeszcze zdobyłem jedną rzecz, czyli taki ten, tutaj, to jak się nazywa, poczekajcie, pod tabem w statusach, ten klejnot, który mam go akurat najmniej, bo w liczbie 7, czyli tutaj w miejscu, gdzie zaczynaliśmy naszą grę, jakbyśmy naszym małym suwerenem, to już tutaj dobiłem, słuchajcie, mam chyba 67, o ile się nie mylę, już zabitych wieśniaków i spłonąłem chyba w połowę, część tej całej mapy, zobaczcie, tutaj w tym miejscu. Co tutaj mogłem, tu jest mnóstwo ogromnych skarbów, muszę wam powiedzieć, w tym skokogrodzie. Jak i również zostało mi jeszcze takie parę domów i chyba z 30, czy tam 40, czy tam 20 osób jeszcze do, nie, 30 osób do rozwalania. No i przechodzimy dalej chyba do naszej łodzi, tak? Wiecie to, przyspieszam, tak, chcę pokazać to w takim przyspieszonym tempie, troszkę w pociętej formie, bo jednak to by zajęło bardzo dużo czasu. Ja bym się też nie mógł wygadać tutaj w tym miejscu, bo wiecie, bo się tutaj skupię na wbijaniu, żeby to wszystko nie pominąć. I powiem wam tak, mnóstwo jest tutaj skarbów, mnóstwo jest rzeczy poukrywanych, z czego wszystko jest w sumie łatwo na dostępne, tak? Jeszcze tylko w tym miejscu muszę pójść tutaj o... nie tutaj. W drugim kierunku. I zobaczymy, co dalej będzie tutaj z skokogrodem. Dam wam zaraz znać, to by kolejne cięcie i zaraz się widzimy. Właśnie się kapłem, że... troszeczkę się pośpieszyłem z tym wybijaniem tego skałkogrodu, bo i tak nie mogę tu dalej przejść. Nie, żeby przejść dalej i ten cały skałkogród od całej tej mapy go splądrować, jak i również oczyścić z tych wszystkich wieśniaków, potrzebni mi są zieloni, jak i chyba prawdopodobnie jeszcze niebiescy, sługusy. Po drugie, jeszcze nie mam bramy otwartych tutaj w niektórych tych kierunkach, przez co właśnie nie mogę nigdzie przejść. To jest właśnie problem. Dlatego też właśnie lepszą opcją będzie wrócić się po prostu. Na razie dam sobie spokój z tym skokogrodem, a pójdzie w kierunku łodzi i wtedy spróbujemy sobie tutaj to wszystko splądrować. Bo zobaczcie, widzicie? Nie mogę przejść, przez co nie mogę dalej przejść do skokogrodu i go wybijać. Także, no mówi się, trudno. Ja sobie jeszcze tego jednego sługusa tutaj wezmę, bo mi przypadkowo zginął. I lecimy w kierunku wypłynięcia naszym okrętem do chyba innej jakiejś tam ciekawej, myślę, że lokacji. Okej, okay. No i słuchajcie, jestem już tutaj w tym obok tego teleportu, doszłem tutaj do tego miejsca, tutaj widzicie, nie mogę przejść. Nie mogę? Nie, tu nie mogę przejść, bo mam teren już zablokowany. Więc tutaj mi się nasz okręt prosto po tej całej troszeczkę złej formie wybijania tych wszystkich wieśniaków. Od troszeczkę dupy sobie zacząłem, ale może też tak być. Mam już wybitych, się wam pochwalę, mam zabitych w skałkogrodzie 65 wieśniaków ze 100, także jest ok. Więc jak zdobycie tam więcej tych naszych tych sukusów, to będziemy mogli tam wszystko fajnie płynie w tym wybić. Także słuchajcie, przechodzimy do naszego okrętu, poślij 10 sukusów, aby obsłużyć statek. Jak to mam zrobić? Aha, tak! Dobra, podejdź do podświetlonej platformy sterowniczej. O, i patrzcie, tu mogę sobie spacja. I możemy, patrzcie, płynąć statkiem, wypłynąć na otwarte morze. Ale jaja, mogę normalnie sterować, patrzcie. Ale jaja. Jak jeszcze te, jak unosi nasz fajnie tak tym, do góry na dół. S, aby zwolnić, a po co? Płyniemy. Widzę, że ma jakąś staminę chyba, tak? Czy ja się mylę? Tam mogę popłynąć, ale tam nie, tam z tym. Walnę dziobem. Lewy? Jak to lewy? Cholera. Ja mogę, widzę, że sugusa jakoś tak podnieść trochę. Kurde. Tutaj powiem, że na tym statku bardzo się tutaj przydadzą. Gdzieś statek? A co mi statek? Aha! We need to find some way of getting rid of these mines without sailing into them. Dobra, słuchajcie, tutaj widzę, że przydadzą nam się na statku studzy na dystans, żeby podpalić tych przeciwników, ale dobra. To tak podpłynę bokiem.
Tylko teraz tak, żeby mi tutaj tak złapało, fajnie. Można do tyłu? Jest wsteczny. O, i spacja. Dobra, udało się. My tam podskoczyli, wychodzimy. I co? Pago? Zadek został zacumowany. No i fajnie. Tylko teraz jak tam tego drugi rozwalić, nie? Dobra, mamy parsi łajbę. Podoba mi się. Dobra, mam nadzieję, że tym statkiem będziemy płynąć więcej niż tylko raz, ale zobaczymy. Przechodzimy dalej tutaj do tych elfów. No i kurde, walczymy z nimi, nie? Od razu, tam patrzcie, mam tych. Fok. Ten silnik graficzny, znaczy silnik gry, ogólnie, że generuje taką ilość jednostek, nie? Na tamte czasy. To jest fajna sprawa. To mogę rozwalić? Nie, to jest niezniszczalne. Tam widzę, że dość dużo skrzyń i... Po sobie mogę wziąć parę sugusów, ale nie potrzebuję. Mam skrzynkę? This is why survival of the fluffiest has never caught on, sire. They're just too stupid. Co? Jak to zniszczyłem statek, jak nic nie zrobiłem nawet? Co, i powariowali wszyscy? Serio? Czekajcie. Wypłyń na otwarte morze. Wypłyń na otwarte morze, wypłyń ze skał ogrodu. Dobra. O, teraz się udało. Tak ich rozsadziło. Tylko żeby moi nie zginęli. Dobra, tam to nie zbiera, co jest pod wodą. To wracam do naszej łajby. Też tu widzę, że się komunikat chyba za wcześnie jakby pojawił. Ale to jest już wina raczej gry albo coś, ale... Dobra, miesza o to. Nikt nie zginął, mam pełen full jednostek, więc wchodzimy na okręt i wypływamy dalej. Kurde, fajnie się w ogóle przyjmie tym statkiem sterium, muszę powiedzieć. Bardzo fajnie wygląda w ogóle. Ciekawe, czy możemy go lepszać, raczej wątpię, ale... Już tam dostałem właśnie komentarz bardzo miły od widza, za co bardzo dziękuję, że tam mi pomógł z informacją, także wszystkie takie cenne informacje proszę pisać, będzie mi zawsze bardzo miło. Bez spoilerowania, ale takich informacyjnych rzeczy, które nie są spoilerami, bardzo fabularnymi spoilerami, to przyjmę wszystko. I wypłynęliśmy. Kurde mać. Tego ciekawe, gdzie teraz wypłynęliśmy, nie? Takie rejony, krainy. O. Statek wypłynął na otwarte morze. Płyń do Światłosławi. Ty, to jest taka jakby kraina podmokła elfu, czy coś takiego, nie? Tu na pewno widzę, że w tej krainie zdobędziemy niebieskich, tak? Czyli raczej nie zielonych, a może te zielonych, zobaczymy. Ale fajnie to jest, zobaczcie jak to wygląda w ogóle. Ja pierdziak, się wodospady, to ja w ogóle tu nigdy nie byłem, nie? Pierwszy raz jestem w takim miejscu. Ja pierdziele. I ta woda, nie? Ta woda się ona ładnie prezentuje jak tamte lata, nie? Tam widzę, że mamy Rzymian. O, tu są Rzymianie, dobra. Więc jak to ma zadanie pod tabem? Ja tak będę tabował jednak, ale o, mamy mapę, zobaczcie. I to tutaj sporą mapę. Płyń do Światłosławi. Ja się bardzo ekscytuję grami, bardziej mi to ja tak lubię. Ja przeżywam gry, bo się bardzo wczuwam. Ja nie gram na odpierdziel. Ja gram tak, jakbym tam był. Pożegnuj do Światłosławi. Dobra, tu jesteśmy, tu mam tak. Przejmij skał ogród. To zrobimy, jak będziemy mieć tych właśnie następnych sługusów. Także to jest zadanie takie odległe. I teraz tak, bierzemy tutaj to, klikamy. Na naszą łajbę. Tak, mam 10, wchodzimy tutaj. I płyniemy. Tylko teraz tak, przed siebie, tamo, po prostu. No tu nic nie zostawić, wiecie, pominąć, żadnych tutaj znajdzie, żadnych tutaj skarbów, rzeczy. O, mamy zapis i mamy teleport. Ale fajnie. Tylko, że tu nie ma sensu teraz to. Tak, myślę sobie, że raczej nie ma sensu teraz iść w kierunku, przerywają mi moją rozmowę. Tu nie ma raczej sensu chyba cumować, albo zacumuj sobie tak z ciekawości, bo nie mam po co wracać chyba, że po ulepszenia, nie? Po ulepszenia naszego suwerena, do naszej wieży. O, widzicie, tu mam czerwonych, zielonych. No, tutaj widzę, ja tutaj tylko te skrzynie tutaj sobie zacumowałem, ale chyba popłyniemy dalej na żywioł. Jak na przykład będzie jakiś tu etap trudny albo coś, to po prostu się wrócę, ulepszę naszą postać i będzie dobrze. I patrzcie, my tu gościa z bębnami, widzicie? Żeby ten... No, że szant nie ma, jak Assassin's Creed 4. Dawaj tam.
Ale szczerze nie pomyślałem, żeby w tym... W Overlordzie był taki tutaj system sterowania, taki... Że wiecie, że steruje tak o, nie? Płynnie. Tutaj mogę wypłynąć, tu mogę płynąć, tu mam przejście. Tu jest prosta droga, nie? Tam nie mogę przepłynąć w innym kierunku. Dlatego, że my tam zostawmy, niech on tam sobie... Będzie. Gdzie tutaj mam płynąć, nie? W jakim miejscu? Tu już mam jakąś budowlę. Jakieś beczki. Tutaj nie przepłynę, nie? Raczej w tym tagonie. A zobaczymy, tutaj przepłynę, czy to się rozwali, czy się nie rozwali. Tak czysto ciekawości, nie? Nie, nie, tu nie przepłynę. Muszę zawrócić tego. Dobra. Tu widzę jakieś statki wikingów trochę tak wyglądają, albo Rzymianie, to są rzymiańskie statki. Tam greckie. Tego tutaj, patrzcie, o cyk. Wszyscy zginęli. Mogę się widzieć relikty. Chyba. Ja pierdziele. Co się dzieje? Ty. Oni to specjalnie zrobili. Chyba tam bramę zamknęli, wiecie? Czy się mylę? Tak, bramę. Aha. To jest fajna opcja, żeby się przyzwyczaić do tego... No. Otóż bramy Światłosławi. Find and return them, sire, or you'll be hanging around on the elves' doorstep like a large evil milk bottle. Ej, tutaj będzie dużo roboty, powiem wam. No, to będzie dużo roboty, co mi się tak wydaje. Więc co mam zrobić? Tutaj nie wyjdę raczej, nie? Nie, tu nie mogę wyjść, tak sobie płynę, jakbym chciał. Więc tutaj klikam spacji, co mam teraz zrobić? Gdzie mam miejsce, żeby przycumować mój okręt? Tu raczej nie. Tak, myślę, że ten poziom wody może się obniży kiedyś, a może nie. Zobaczymy, bo wiem, że tutaj w Overlordzie takie poziomowanie wody było w pierwszej części. Albo jakiś jagupoty gadam teraz. I mamy co jakieś spadcie syreny z takimi balonami dużymi, zobaczcie. Ty! Takie obfite. Ale jaja. No ciekawe to wygląda. Mam nadzieję, że tutaj pobijemy w przyszłości. No i teraz tak. Widzę, że płynę ob koło. Mapka mi pokazuje tak. Ej, ta mapka nie jest taka wcale duża. Ta pierwsza przynajmniej. Tutaj widzę, że płyniemy ob koło. Tylko gdzie jest miejsce, żeby przycumować? Żeby wyjść z tego okrętu płynnie. Tutaj raczej nie mamy okręty, statki, ale teren bardzo ładnie zrobiony, muszę powiedzieć. A tu mamy, patrzcie. Także nie musiałem tutaj za bardzo tutaj krążyć. A o, i tam też mamy jakieś wicie, miejsce, żeby przycumować ten okręt. Ciekawe po co i dlaczego, nie? Tu mamy tych, tu mamy tak. Ale wiecie co? Zanim ja pójdę tam, ja sobie tutaj chcę pójść w tym kierunku, bo tu mnie coś śmierdzi znajdźką. Jakimś może sekretem czy czymś. Tam coś może być. No, tylko odpowiednio, żeby się ustawić. Stacja? Nie zadziałała, czekajcie, może teraz zadziała. Za duży odstęp zrobiłem. Jeszcze raz. Do tyłu. No. O, dobra. Ej, tam jest esencja życia, chyba. Esencja życia, boże, relikt do życia, żeby na pasek pomieszczyć życiowy. To fajnie. Mamy, co, patrzcie, mamy brązowych. Mam jakieś kwiatki. Fajne. Co mam dalej? Oprócz tych samych badyli. O, patrzcie. Cię wokół tego reliktu tam zebrali. To już jest moje. Wybijamy tych elfów. Chcę hipisów. Dobra, i co jest za tym? Nic, chyba tylko to. Dobra, tylko teraz pytanie jest takie. Jak ja to mam zanieść? Przecież ja nie mam teleportu na statku, nie? Co, ja muszę ten relikt wziąć go, przepłynąć z nim do teleportu? No to powiem, że to jest dość dużo roboty. Tak, tak będzie to wyglądało. Kokos nawet spadł. Co oni tak mnie wybijają? Może teraz. Dobra, jeszcze parę ciosów. Takie one silne są nagle. Jeszcze został jeden, tak? Jeszcze jeden, dawaj go. O, o, o. I padł. Dobra, czysto, w końcu. Może teraz przejść dalej. Tylko, o, no, oni ten relik będą trzymać, no. Będę go trzymać cały czas, aż nie przepłynę z nim do teleportu.
To teleport jest tutaj. To co, muszę takie tutaj kółko, o. Tak, tutaj płynąć tędy, tu. Umieść kluczy do bramy w odpowiednich miejscach. Ja pierdzielę. Szkoda, że tutaj tego, w tym miejscu, nie? Tego okrętu nie można rozwalić. Jakimś taranem. Ty patrzcie, ten relikt położyli tutaj w tym miejscu. Ej, to jest dobre, czyli nie muszę tutaj czekać z tym. Dobra, czyli tutaj mogę składować te relikty. Mega, mega fajna sprawa, że to mi zniknie. Dobra, lecimy tędy. Co tutaj dalej mamy? O, elfowie się pojawili. Mamy jakieś bambusy. Fajnie się zapowiada. Widzę, że Rzymianie walczą z tymi kipisami. Dobra, wybijamy ich szybko. I lecimy dalej coś splądrować, zobaczyć. No tu widzę, że mamy jakieś owoce, mamy jakieś kosze. Wszystko splądrujemy, wszystko weźmiemy. Coś jest, też nie ma. Tutaj mamy jakieś skrzynie. Może chociaż troszeczkę do tych 200% się moi dozbroją. Mamy kolejny relikt, patrzcie. Fajnie. Mam tylko nadzieję, że mi tutaj go zaniosą. Zaniosą? A nie, to jest... Zaniosą mi go? Ty, to jest chyba inny, tak? Czyli ja się pomyliłem. Czekajcie, sprawdzę, czy tej łajby tam pójdę. To są dwa relikty, tak? Ten jest jeden. Tam jest drugi. Bo chcę wiedzieć. Tak, tu jest drugi... No, dobra. O, tu nie potrzebuję, idę w tym kierunku. Więc to dajemy w miejsce tam, gdzie ten klucz trzeba go postawić, wsunąć. To spróbujmy zrobić. To na to, że nie mam co iść. Tutaj mam to rozwalić, tak? Tak. Właśnie dzięki temu przejdziemy dalej. I teraz tak, tutaj coś jest? Tu mam jakąś... Co to w ogóle jest? Ty. No, ty potrzeba mi chyba niebieski, żeby to wziąć, wiecie? Tak tego nie zrobię. Więc tutaj... Później przyda to niebieski. Niebieski, tylko co to jest, nie? Co za skrzynia? O, tu mam, widzę, kolejne jamy rodne. Z jednego kula wezmę, bym mi zginął. I elfów, znowu. Tu nie przejdę, nie? Tu nie przejdę, może kiedyś, bo tu widzę, że mamy znowu jakieś coś do zebrania. To jakąś prostą drogę do klucza. O, tu mogę pójść, widzicie? Tędy. To chodźmy za tymi sługusami, zacznijmy tutaj tym całym kluczem. I tutaj go wsuńmy. Dawaj. I chyba to z automatu zrobią, nie? Czyli bez mojej ingerencji, tak? Tak. Bardzo fajnie, że tak to wygląda. Very good, Dark Master. You've returned the first key statue. Three more to go. Kurde, jeszcze tylko trzy, tak? Trzy zostało. Otwórz bramy. No, no tak, trzy zostały. Dobra, to mamy babę z dużymi cicami. Bardzo przyjemnie, fajny widok. A teraz co mamy tutaj u góry? Tutaj jest coś ciekawego? Tutaj góry jeszcze nie byłem. O, mamy znowu elfów. Kurde, jakie to są tereny fajne. No fajna odmiana, nie? Zimowe to takie bardziej leśne. Fajnie to wygląda. O, i zdobyłem ten cały surowiec. Tak go nazywał. Jakiś taki cenny. Co jest za tym mostem? Też znowu elfowie są. Raczej chyba tutaj oprócz tych elfów i skrzyń raczej nic ciekawego chyba już nie będzie, nie? Już tutaj widzę, że jest drugi chyba klucz do wzięcia, tak mi się wydaje. Ale fajnie by było, gdyby te ruiny tego okrętu mogły zniknąć. O, tu mamy ten klucz. Ruiny, co ja powiedziałem? Wraki okrętu. Jakby to zniknęło, to miałem bardzo fajną, prostą drogę do tego teleportu, tylko muszę kółko robić. Ale patrzcie, znowu zrobiłem ten surowiec. Ten surowiec jednak leci z tych elfów. To chyba warto zapamiętać, nie? Na przyszłość. Pozbieramy. Mam już 11 tysięcy mam złota. Ale jeja. A to co? Tak lata w górę, w dół? Czy mi się wydaje? Tak. A czemu tak? Ha. Who would have thought the elves could be so inventive? Mogę chyba poczekać, nie? I zjechać na dół. Tylko to trwa. O. Teraz mamy wziąć. Bierz to. I wychodzimy. O! Maszynowa. Co jest? Ty! O,
kocham tą grę. Naprawdę ją kocham. Czy jednak udało się to przejście, widzę, odblokować? Fajny sposób, nie? Tak beczki ułożyli, żeby to tam poszło. I mamy, patrzcie, tutaj mamy ten port. Od razu blisko nas. Kurde. Super, tak się udało. Widzę, że mamy już 37 minut nagrywania. Warto było już kończyć. Tu mam teleport. Mam tu teleport. Słuchajcie, tutaj ten klucz dajemy tu w to miejsce. I to jest ostatni klucz, który dzisiaj w dzisiejszym odcinku zrobimy. I przyjdziemy w następnym odcinku tutaj te inne rzeczy. Kolejne tutaj klucze dwa robić. 40 minut to jest, myślę, optymalny czas. Co się stało? Coś się otworzyło? Wejście? Nie. Uła. Elves are trying to escape with the third key statue, sire. After them. Zdążą oni uciec. Ty! Czasówkę mi dali. Chyba, nie? Czy chyba? No nie mówcie, że tu muszę takie rzeczy robić teraz. Kurde, ale mi wydłuży odcinek. Tak tego nie zrobię na czas przecież. No słuchajcie, tu mam teleport, mam zapis. To do game statek na następnym odcinku. Nie? Może się uda. Tak, ja to zobaczymy, jak nas gra pokieruje. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. I cześć.